Witajcie, witajcie, kochani, po raz kolejny. Dzisiaj jestem na zielono i jest nas dwie. Czemu dwie? No taka zagadka. To nie jest takie przypadkowe. W związku z tym, że chciałam Wam tutaj taką ciekawostkę powiedzieć, w związku z tym, że cały czas promuję te moje produkty flawonowe namiętnie i tak, z taką ogromną pasją i przekonaniem, że to tak cudownie działa i naprawdę ma rewelacyjny smak i w ogóle i pachnie i smakuje cudownie. Słuchajcie, to chciałam taką powiedzieć ciekawostkę, bo tak na początku tego nie rozumiałam, bo mówili mi tak, wiesz, bo ty w tych produktach to są takie są połączenia, że 2 plus 2 nie znaczy 4, tylko na przykład 6. A ja mówię, no ale jak? No jak? No tak w prostym języku tłumacząc, to jest tak, że na przykład są tam cztery produkty, powiedzmy, które siebie tak wzmacniają w działaniu, w taki sposób w synergii działają, jakby było ich sześć. Wyobrażacie sobie? A w związku z tym, że jest ich dużo więcej, to taki przykład tylko był, że po prostu w połączeniu niektórych tych składników, one na siebie oddziałują jakby podwójnie. Czyli krótko mówiąc, cztery razy cztery. Nie, 4 dodać 4 nie jest 8, tylko na przykład 12, a 2 plus 2 nie jest 4, tylko 8. Przykładowo. Także to jest taka ciekawostka. Taką podwójną moc mają te połączenia tych składników. A dzisiaj, w związku z tym, że jestem na zielono i mam trochę takiej energii, no jakby mi było zielono w głowie. Bo jest majowo, jest cudownie, jest przepięknie, jeżeli chodzi o to wszystko, co się budzi na zewnątrz, w przyrodzie i w ogóle to, co obserwują nasze oczy, czym się cieszą. Nawet kolczyki mam zielone, taka ciemna zieleń butelkowa to się tak nazywa. Także wszystko dzisiaj jest tak, jak gdyby na zielono. To dzisiaj właśnie chciałam przejść z tych ciemnych warzyw na zielone. Jest ich dużo, bo mamy greena, taki składnik, znaczy taki produkt, w którym słoiczku zamkniętych jest kilkanaście składników różnych, różnistych. Dzisiaj opowiem na przykład o brokule. Brokuł jest taką ciekawostką, jeżeli chodzi o świetne składniki, świetne działanie na te wszystkie żołądkowe sprawy. I taką ciekawostką jest taki związek sulforafan. Ten związek zawarty jest w brokule, chyba tylko w brokule. To chodzi o te zielone warzywa, których w ogóle nam troszeczkę za mało jemy i są słabej jakości, ale brokuł jedzony na surowo zawiera ten właśnie składnik. W momencie, kiedy go przetworzymy, czy nawet zblanszujemy, ten cenny składnik niestety ginie i niestety nie. Brokuł nie ma tej właściwości leczniczych. Jeżeli chodzi o ten składnik, zaraz Wam przeczytam, co to dokładnie to robi. Słuchajcie, to brokuł ma cenne źródło witaminy C, zasobny także w sole mineralne, także wapń, fosfor, żelazo, siarkę i potas oraz witaminy, między innymi A, B1, B2, PP. Jest bogaty w magnez, niezbędny m.in. do prawidłowego funkcjonowania serca i przewodzenia impulsów nerwowych. Wow, tego nie wiedziałam. Brokuły zawierają również selen, który pozwala się ustrzec raka prostaty, oraz sulforafan, który z kolei walczy z bakteriami odpowiedzialnymi za rozwój wrzodów i raka żołądka, a także korzystnie wpływa na oczy, gdyż neutralizuje szkodliwe skutki promieniowania ultrafioletowego. Warzywo to ma również właściwości terapeutyczne w przypadku anemii, dotyczy to zwłaszcza dzieci. Widzicie, kochani? Także brokuł jedzony na surowo jest potężną dawką różnych składników odżywczych, minerałów i świetnie wpływa na nasze zdrowie, ale to jest jeden składnik, tylko jedno nasze cudowne warzywo, które jest zamknięte w tym słoiczku pod nazwą Green. Szczególnie Green Plus, który jest wzmocniony jeszcze dodatkowo cennymi związkami. Następnym razem będę opowiadać inne ciekawostki.
Dzisiaj te dwie Bernatki, to mam nadzieję, że nie widzicie ich cztery, ale to był ten przykład dwa, czyli 2 plus 2 nie znaczy 4, tylko w naszym przypadku flawonowym dużo, dużo więcej. Także wszystkiego dobrego, kochani. Mam nadzieję, że kolejne przekazy będą ciekawsze. Uczę się tą wiedzę przekazywać w taki przystępny sposób. Nie za długi, żeby nie przynudzać. Uczę się mówić płynnie, chociaż nigdy się nie przygotowuję. Absolutnie. Dzisiaj to był spontan, bo mówię, mam zieloną bluzkę, dlaczego nie mówić o zielonym warzywie? Oj, jest tego dużo, ale mam nadzieję, że to będzie Wam przydatne i te moje wskazówki przydadzą się Wam. Zachęcam do kontaktu, do zadawania pytań. Dzwońcie do mnie, piszcie. Myślę, że ta wiedza, tej wiedzy nigdy za wiele. Trzeba się nią dzielić. Niechaj idzie w świat. Buziaczki Wam przesyłam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo, ciepło i dbajcie o siebie przede wszystkim. Profilaktyka jest bardzo, bardzo ważna. Wszystkiego dobrego. Pa, pa, do następnego.